prawa. Tysiące pasażerów codziennie zamawia tutaj przejazdy na aplikacjach. Jest tylko jeden samochód, który może ich dzisiaj zaskoczyć. Audi R8 V10 Plus 610 koni na Uberze w Warszawie. Jedziemy. Ja już jestem na miejscu, to w takim szarym aucie, w takim Audi. Zapraszam. Hej. Pasy proszę zapiąć. Tam na dole jest taka wajcha. Tak trzeba wyczuć. O. Śmiało, zapraszam. Dobrze, nie mogę doczekać. Dychę wychodzi na Aleję Wyzwolenia. Nie. 720 zł jest za ten przejazd. 720? No to jest Audi R8. Ale to ja pana nie zamawiałem, to ja wysiadam. No. Nie, no żartuję, niech się pan nie boi. Nie biorę żadnych pieniędzy od pana, nie biorę. To takie auta też jeżdżą? Tak, takie też jeżdżą, na pana Mariusza. Tak, dobra, ale tu pani z panem pojedzie. Tak, dobra? Jedna osoba miała jedna być. Jedna osoba, no. Zapraszam. Sam bym się tym przejechał. Proszę, niech pani sobie jedzie. To jest taki English? Nie, po polsku. Po polsku pani mówi, super. Dobra. Dziękuję, pa. Ale pani przejazd zamówili koledzy, kurde. Okej. Okay. Weź im dobrze rusz, co? Oj, nie, nie tak mocno, dobra? Na spokojnie? Na spokojnie, bo ja będę, wymiętuję. Pan, proszę nie tak szybko, dobra? Spokojnie, spokojnie. Dobra? Nie, oczywiście, bo, że tak. Bo ja nie mogę, będę, wymiętuję. Rozumie pan, o co chodzi? Teraz, jest dobrze teraz? Dobrze teraz. Wszystko w porządku, super. Tak jest, tak jest. No to jedziemy. Katalogowy ile coś takiego kosztuje? 600? Około 1 000 000 złotych. Aż tak? Tak. Tak. A jak to się otwiera? Tak od dołu. To mi się trafiło, szkoda, że nie wczoraj. Jak jechałam na imprezę. Kurde, a może razem pojedziemy na imprezę? Kurde, no nie spodziewałam się. Nie wszyscy patrzą. No, to jest samochód, który zwraca uwagę. Szczególnie jak mu się da troszeczkę po garach, można powiedzieć. Naprawdę? Tak, zapraszam! Na aplikacji. Tak, zgadza się. Dobrze, że nie ma pani dużego bagażu, bo nie mam w ogóle bagażnika. Tak się udało, ale fajna tura. Tak, dzięki. Czyli... Nie. Dobra. Od razu? Lepiej było spytać. Czuję się dobrze, ale ja się strasznie boję. Prędkości, rozumiem. No. Czyli nie ufa mi pani jeszcze. No to mam nadzieję, że w trakcie naszej rozmowy, przejazdu, wzbudzę zaufanie. Na tyle, że będę mógł pokazać, co ten samochód umie. Ale się pani zdyszała. Ja się strasznie stresuję taką jazdą. Zresztą pan na osobę, która generalnie na 50 jedzie 50. To tak jak ja. Identycznie. A co to za tatuaż? Youth will forgive. Myślę, że takiej wycieczki młodość mi też wybaczy. No, a to jest w takim miejscu, wiesz, nietypowym. Tak, czemu wiem, akurat tutaj? Wiesz, bo zawsze byłam tego zdania, że tatuaże jednak nie trzeba ukrywać i trzeba robić to w takim miejscu, żeby było ich widać. Na przykład na czole albo na dekolcie. Tak, na czole. A co byś mi proponowała tutaj? Taki o, Uber. Uber, chciałam powiedzieć tylko naprawdę. Ile osób będzie jechać? Coś tam, jakie pytania? Ja p***dolę. O, ja ale ty może wypikam, tak, wypikam to. Ja pierdzielę. Ja pierdolę. No. Słuchaj, rozgrzewasz mnie totalnie. Powinieneś mnie na próbę do teatru. Wiesz, odwozisz tak codziennie. Ej, to powinna być taka usługa w standardzie, na przykład aplikacji. Obudź mnie. Obudź mnie przed pracą. Pan jest w ciąży? Tak. No nie. Nie pojedziemy szybko. Nic nie szkodzi. Zapraszam. Jak ale to się wsiada? Do prezydenta pan wiezie. Właśnie. Tak, musi pan... Do prezydenta? Do prezydenta, tak. To zaraz mi pani wszystko opowie, zapraszam. Jak tu się wsiada? Oknem? Tu drzwiami. O! Ale przygoda. Ile razem ma lat? 5. Ja? Ile mam lat? No. 22 lata. Ta sama moja córka. Córka pani, super. Studiuje w Warszawie? Tak. Co studiuje? Makijaż. Makijaż? I modelka taka. Jest modelką? Tak. Kurde, musi być taka bardzo ładna. Azja. Azja no, model. To, no, takiego. Pan ma Facebook? Facebook? Co znaczy Facebook? Facebook. 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 Tak, tak, tak. No to może pan znaje moja córka. Jasne, że tak. Bardzo chętnie. Jak jest modelką, to ja bardzo chętnie. No, no. Ładna. Jak się nazywa? Mogę? Jasne. Ja, bo NASA takie, wie pan. Inne imię, rozumiem. Obcokrajowiec.
Ładna. No to dodaj mi pan oto. Ona piękna. Jest. Oj, jaka piękna jest. No, naprawdę. A to malutka była. Malutka. A teraz? A tutaj, teraz tak. No tu to kobieta piękna jest. Po mamie taka. Bardzo ładna. Nie tak. Bardzo ładna. Stara. No. Bardzo ładna. Jak może pan szukać i tam. Nie, już widziałem. Ale ja nie mogę. Wiemy gdzie jedziemy? Ja pierdolę! Mamo, kocham cię! A teraz uwaga, punkt specjalny. Rozerwij mi twarz. Nie, bo jest tunel. Wow! Wow! Ale głośno, sam jestem pod wrażeniem. Ja pierdzielę. Super, jak się wsiada do tego? Drzwiami tymi. Nie, to trzeba pociągnąć. A, dobra. No to mnie pan zaskoczył, wow. Zmieniłem samochód, no i jakoś tak jeszcze nie zmieniłem w aplikacji, wie pan. Wie pan jak to jest, no. No nie, nie wiem, ale to zdroszczę takich zmian. Oj Boże, nie wiem, tak. O, nie, proszę, nie. Super zabawka, to pan tak bardziej hobbystycznie rozrywkowo jeździ, czy? Można tak powiedzieć. No tak, tak można sobie położyć. Auto tatusia, więc można się bawić. No tak, a tatuś też tankuje? O, na szczęście nie, no że niestety nie. Nie, to jest Audi R8, ale zmieniłem auto, dlatego. To jest pani Kasia, tak? Tak, a czemu mnie tego nie wyskoczyło? No bo nie, może jeszcze nie zaktualizowali, nie wiem. No i co, ja mogę jechać panem? No zapraszam panią. Gdzie mam hulajnogę schować? Może weźmiemy ją tutaj. Aha. Pan jedzie na taksówce? Nie. Jak to? No nie jeżdżę. To czemu tak? No na aplikacji jeżdżę. A, znaczy no tak, a no okej, okay, no dobra. Ale że chodzi mi o jednej to samo. Nie, no fajnie. Mogę gumę? Fajnie. Ostatnia. Kurde, ostatnia? To może jedną pani chce? Mam, dziękuję. Dzięki. Skąd taki samochód? Z wypożyczalni, z Best of Cars. No, nie opłaca się nawet w tą pogodę jeździć, bo pedał był na maksa i ślizgaliśmy się tak bokiem, że bałem się, że z pasa wylecimy. Ile ma koni? 610 koni. O Jezu. To jest. Mam nadzieję, że wszystkie będą używane dzisiaj. Nie, oczywiście, że nie. Chyba, że tego chcesz. Nie, to będziemy używać. Niedawno oglądałam film Taxi 2, tak? Chyba. No właśnie. I to niedobre wrażenie na mnie sprawiło. Ile koni możemy używać dzisiaj? Z 610. 30-40%. Czyli tak 30-40% maximalnie, tak? No. To dużo, prawda? Nie, to jest. Za dużo powiedziałam. O Jezu. Tak, czyli jednak jeszcze znam się na matematyce troszkę. Było w porządku? Tak, jeszcze mniej więcej dobrze. To było 50%. Słuchaj, tylko ja zdążę na pewno na te zdjęcia próbne. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Jezu, to jest roller coaster. A w ogóle powiedziałem ci, że nie mam prawa jazdy? Słucham? O Jezu. Kurwa, boję się, naprawdę się boję! Ja pierdolę! Boże, widzisz moje wyrwane szóstki teraz! O Boże! Ja pierdolę, co to jest za przygoda! Kurwa mać, nie mogę! Ostro, co? No, ale ciekawe, no... I to wszystko za ile? Ile proponowała ci aplikacja, żebyś... 10... No to jest przygoda, kurwa, za 10 zeta. Nie zapłacisz oczywiście, ale... Dlaczego nie? No bo ja nie jeżdżę za pieniądze. Bez sensu jeszcze tym autem. Powiem ci tak, no to takim Boltem jeszcze nie jechałem, no. Tak to chodzi. No
Tak. Nawigacja nie nadąża w ogóle, bo okazuje, że jeszcze tam jesteśmy. 3, 2, 1. No dobrze, już mi się podoba. Teraz cała Fiat, akcja, ten wirus, koronawirus, tak. Boże, nie? Boże, no straszne. Nie wiem, ja nie wiem, naprawdę, co będzie. A Polska tu mam, jeszcze ci nie ma, w ogóle mamy spoko. No, spoko jest. Spoko na razie, tak? Ale Italia już... Italia, tak? A pani była ostatnio w Chinach? Nie, ja nie jestem. Jak tak, to bym był zarażony od razu. No właśnie. Nie, ja jestem w Wietnam. Z Wietnamu, ale w Wietnamie też są zarażenia. Są, ale już wie co pan od China, w Wietnamie segnacie osób i teraz wszystko zero. Wszystko naprawi, tylko jedna osoba. Emre? Do setki tak zwane. A, to super. Tędy, tak? To? Jak chcesz, możesz moimi drzwiami wyjść. Nie, dzięki. Dobra do tymi. Cześć, miłego dnia. Tutaj na przystanku będzie dobrze? No, spoko. Było to nieziemskie przeżycie i zajebiste. Chodź, zrobi mi zdjęcie na pamięć. Śmiało, na Instagrama. Możesz mnie oznaczyć. Dobrze, czekaj. Fajna poniedziałkowa niespodzianka. Nic pani nie płaci. Proszę zabrać poważnie. Pan bardzo młody, ale kulturalny. O to chodzi w życiu. Kulturalny. Bardzo dziękuję. Pani miło również była przemiła. Proszę bity. Dziękuję. Bardzo ładna sama kuchnia, ci rad mówi. Bardzo ładna córka, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Cóż to był za dzień. Bardzo fajna przygoda z tym samochodem. Sprawił wiele radości nie tylko moim pasażerom, ale również i mi, co zapewne widzieliście. Bardzo dziękuję wypożyczalni Best of Cars za użyczenie tego auta na kilka dni. Ale to nie wszystko. Jeżeli chcesz na własnej skórze sprawdzić, ile frajdy i emocji daje ten samochód, mamy dla was konkurs. Razem z wypożyczalnią udostępniamy jednej osobie auto na fotelu kierowcy i będziesz mógł poczuć się jak kierowca rajdowy, jak właściciel tego samochodu. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu, wbijajcie na fanpage'a wypożyczalni, wbijajcie na mojego Instagrama. No i to, co zawsze najważniejsze i to, co mi piszecie, muszę o tym wspominać, subskrypcje. To jest głupie, ale ważne, dlatego zachęcam do tego. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i to chyba wszystko, co mam na dzisiaj do powiedzenia. Trzymajcie się, cześć!